Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do The Melting Apartment. Jako że robię daily, to znaczy, że mam miejsce i czas na nagrywanie czegokolwiek sobie zażyczę. I do tego również dochodzą małe indyki, które złapią moje oko. A że to jest indyk w stylu gameboyowym i też taki RPG trochę, to powiedziałem, a co? A slota sobie zużyję i przynajmniej pokażę wam fajny indyk. Czy fajny? Nie wiem, zobaczymy, ale wyglądał bardzo ciekawie. Jest to horror w bardzo specyficznym stylu, podobno nie używa się tu myszki, więc myszko, spadaj! Te, gamerze, nie masz w co grać? Co? Nie ma pieniędzy? Wiem, co czujesz. Ale nie bój się, przybywam z pomocą! Eneba.com to sklep z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów. Sklep ten ciągle się rozwija wraz z nowymi, jak i starymi tytułami, aby zaspokoić wasze gamerskie potrzeby. Eneba.com dostarcza najlepsze deale na rynku, a poprzez doskonałe wyniki na Trustpilot możesz być pewny, że nic nie przeszkodzi w twoim gamerskim doświadczeniu. Ponadto eneba.com wierzy, że ty jako klient nie powinieneś się martwić o to, czy twój kod działa, czy też nie. Dlatego zaoferowane jest wam wsparcie 24/7, aby rozwiać wszelkie wasze wątpliwości na temat waszego zakupu. Dzięki Eneba za wspieranie mojego kanału i wracamy do filmu. El Starto! O, wow. Okej. Kolejna sprawa zaginionej osoby. Tak dużo ich ostatnio rodzice zgłosili. Ich córka dopiero co się wprowadziła tutaj parę tygodni temu i nie słyszeli od niej od wtedy. Lepiej, żebym pamiętał o broni tym razem. Chyba zostawiłem ją w pudełku. A w tym, w schowku, okej. Okay. O, i mogę się ruszać z czałkami. Okej, okay, czyli naprawdę na Game Boyu mógłbym w to grać. Gituwa. To jest pistolet. Czy mogę coś jeszcze wziąć? Nie mogę, nie mogę. Okej, okay, pistolet. Nienawidzę używać tej rzeczy. Chowasz pistolet do swojego inwentory. Okej? Okay. I X-em to kanceluję. Super. Czy coś jeszcze? Mogę już jechać? Mogę sprawdzić, jak wyglądam? O, zmęczona twarz. Patrzy się z powrotem na ciebie. Jestem zmęczony. Ta robota mnie zabija. Może powinienem odejść. Odchodzę. Pieprzyć to. Nie potrzebuję stresu. Opuszczę swoją robotę. Ojeju, sprawa zostaje nierozwiązana. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, to był The Melting... Dobra, 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 wracamy, wracamy, wracamy. Tak, 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 tak. Nie spodziewałem, naprawdę się nie spodziewałem, że może tak wcześnie... Pieprzyć to, odchodzę. Okej, okay. Drzwi, nie? I inwentory jest pod X-em. Super. Okidoki, dzień dobry, jestem Jonathan Weasley. Czemu Weasley? Bo oglądałem Harry'ego Pottera ostatnio. Kolejny condemned, to jest zarażony budynek? Nic nie last. Kurde, jak się to tłumaczy? No, wiecie, o co chodzi. Nie będę wam tłumaczył, jeżeli to nie jest wystarczająco ważne. Okej. Okay. Przepełnia się śmieciami. Śmierdzi strasznie. No czego się spodziewasz po śmieciach, nie? Jestem bardzo duży! Albo budynek jest bardzo mały. Coś jeszcze? Coś tu jest napisane? Tutaj jest... Okej, to jest szyld, że mają miejsca. Wow, nie dziwi mnie to. Jaka muzyka. Okej, okay. Mężczyzna siedzi, nie odpowiada. Odpowiedz! Ile to 2 plus 2? Rzeczywiście, nie odpowiada. Każdy normalny człowiek popisałby się swoją inteligencją i odpowiedzią na to. Powiedziałby 4! Haha, głąbie, jak mogłeś się znać odpowiedzi na takie proste pytanie?
Okej. Czyli office, biuro menadżera. Hello, you must be the detective. Tak, jestem detektywem. Jestem menadżerem budynku. Ja się zajmuję apartamentami dla właścicielki. Wspaniała kobieta. Proszę. Proszę za mną do... Aha, dobrze. Apartament Helen jest na górze. I te czerwone kawałki były tutaj? Rozumiem. Nie mogę się wciąż tutaj... Nie, okej, okay, a tutaj? O, piwnica! Okej, okay, no to schody, idziemy na górę. Okej, okay, każdy krok, który obierzesz, pozostawia niesmak w twoich ustach. O, tak to przetłumaczę. Twoje stopy zatapiają się w schody. Co, przez zgniliznę, czy... Okej. Okay. Notatka od menadżera. Proszę pozostać cicho po 9:00. Dobre. O, wow. Ta straszna dziewczyna, niewdzięczna, zawsze waliła w ściany, krzyczała i krzyczała. Screaming and shouting, praktycznie to samo. Ojeju. Dobra strata, szczerze, gówniarz. Cieszę się, że odeszła. Teraz mnie zostaw. Okej. O, wow. Proszę, weź moje dziecko. Proszę, zabierz ją stąd. Przepraszam. Powinieneś już iść. Już jest wszystko dobrze. Jestem detektywem i dla mnie jest to dziwne. Moja mama... Mojej mamy tutaj nie ma. Zniknęła. Moja mama zawsze mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi. Jesteś obcy. Nie lubię, jak tutaj jest. Chcę, żeby mama wróciła. Reklama lokalnego zespołu. Abe Bon i The Hemlocks. Słyszałem, że są straszni. Okej. Okay. Proszę. Musisz mnie stąd wydostać. Nie mogę już tu wytrzymać. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Uwielbiam tutaj być. Musi pan stąd iść. Ona potrzebuje... Ja muszę odpocząć. Detektyw Stanley Weasley. Jak mu dałem? Warren Weasley. Nic nie podejrzewa. Coś tu jeszcze jest? Okej. Okay. Debris, czyli gruz. Okej, okay, gruz jest w rogu, okej. Okay. Już mogę do ciebie, menadżerze, mówić? Nie? Drzwi się nie otworzą? To niedobrze. A telewizor... Okej, okay, static, czyli ten... Gra na telewizorze bez końca. Co to jest? Jesteś detektywem? Nie wiesz, że to telewizor? No, ale ty jesteś. Okej, okay. Okno jest zaklinowane. Nie otworzy się. Kanapa jest pokryta w gniliźnie. Mold to jest gnilizna? Zgnilizna? Chyba tak. Mold. Pleśń bardziej, o. O, kolejne okno też zamknięte i pokryte w pleśni. Świetnie.
O, tutaj, o, smród zgnilizny przerasta cię. Świetnie. I nic więcej. Nic więcej? Nic więcej. No to idziemy tutaj. Rodzinne zdjęcia. Dziewczynka w środku, dziewczynka w nich wygląda na smutną. To nie mój problem, jestem detektyw Warren Weasley. I super. O, wow. Wanna jest wypełniona czarną smolastą substancją. Nawet gdybym musiał iść, nie ma mowy, żebym tego użył. Co, sikać? Co ty? Jesteś detektywem. Możesz nasikać na wszystko. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Dziura była wydziergana w tej ścianie. Wykuta w tej ścianie. Wygląda, jakby ściana krwawiła. To dobrze? Chyba niedobrze. Chyba niedobrze. O, więcej rzeczy. Gdzieś mogę iść jeszcze? O! Okej, okay, mam ten, siekierę. Kładę ją do inwentory. Świetnie, bardzo lubię ten art style taki starych gier. Okno, no dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko z pleśni, wszystko jest zablokowane. To pewnie będzie tak samo. Okej, okay. I tu jest notatka. Tak, wiem, że ten odcinek się pewnie nie obejrzy, bo takie gry się nie oglądają, ale gra jest ciekawa. To zdjęcie jest zniszczone. Niemożliwe jest zobaczenie, co na nim się znajduje. Okej. Okay. Coś jeszcze? Jakaś lampka? Nie? Dobra, patrzymy książkę. To musi być pamiętnik Helen. Czytamy pojemnik Helen. 17 stycznia, 73. Okej. Okay. Wprowadzenie się zajęło wieki. Nikt nie chciał mi pomóc. Nie zaoferował mi pomocy. Takich właśnie przyjacielu. Takich właśnie mam przyjaciół. Dzięki, koledzy. Okej. Okay. 18 stycznia. Serio? Dopiero co się wprowadziłam i już ściany się... Już ściany przeciekają? To miejsce zsie. 19 stycznia. Moje frontowe drzwi się zaklinowały. Nie mogę ich otworzyć. Próbowałem dzwonić po menadżera, ale telefon nie działa. To miejsce zsie! 20 stycznia. Okej, odbija mi. Obudziłam się i... To dziwne gówno... kapało mi do buzi. Nie czuję się dobrze. Muszę się stąd wydostać. Nie wiem, co robić. 22 stycznia. Pierdolę to. Muszę się stąd wydostać. I jeden sposób albo inny. 30 stycznia, czyli ponad tydzień później. Tak bardzo się boję. Proszę, pomóż mi. Mogę się ledwo ruszyć. Czuję się tak słabo. Ciężko mi się pisze. Czuję, że tu umrę. Słyszę kogoś mówiącego do mnie. Dziwny czarny liquid zaczyna... Liquid? Ciecz. Czarny ciecz. Zaczyna wylewać się z sufitu. O kurcze. Ciecz przepala twoją skórę. Musisz znaleźć wyjście, szybko. Okej. Okay. No, drzwi są zablokowane, musisz się wydostać w inny sposób. Chwila, siekiera. Okej. Okay. The window is jump shut. Aha, dobra, czyli na drzwi pewnie zadziała. Tak, zepsułeś drzwi, kurde.
Nie mogę tam iść? Dobrze, przelewa się acidem. Oho, dobra, acid się wylewa na okno. Musisz się wydostać. Dobrze, rozumiem. Kolejne drzwi zostały złamane. No response? Uratuję cię. Jak to no reason? Tu się coś podświetla? Okej, okay, to też nieważne. No response, okej. Okay. Wszyscy mają wyjebane. Okej. Okay. Dużo krwi. Kolego? Co się mu stało? No, tylko zgaduję, ale chyba umarł. Tylko tak zgaduję, ale chyba umarł. Aha, dobra, czyli... Aha. To łóżko jest pokryte krwią. Helen? Po czym to poznajesz? Po czym poznajesz, że to była Helen? Nowa umowa o wynajem dla Helen. Aha, na apartament Helen. Czyli już ją chcieli zastąpić. Okej, okay, zdjęcie szczęśliwego mężczyzny. Czy to menadżer? Aha, dobra, czyli tak, zdjęcie menadżera. To nie, a tu? Znajdujesz kolejny pamiętnik w szufladzie. No, Hook, dobrze, no co z tego, że nam się kwas wylewa? Słyszę ją. Ona do mnie przemawia. Chcę więcej jedzenia. Muszę ją nakarmić. Potrzebuję więcej. Jest piękna. Potrzebuję jedzenia. Dochodzisz do końca pamiętnika. Ukryty klucz. Okej, okay, chowasz klucz do swojego inwentory. Okej. Okay. Zauważasz coś za tym obrazem. O, must be a fan, shootout. Chwilę, shootout, czyli... Aha. Rozumiem. Myślałem, że shootout, że można ten. O, wow. Czarne, zarakowane serce jest zablokowane w szklanej kaście. Okej. Okay. Keylatch, czyli miejsce na klucz, jest na boku. A, wiem co zrobić. Haha. Mam klucz. I teraz odblokowujesz case. Chowasz serce do swojego inwentory po coś, okej? Okay. Przyda się, nie? Jestem detektywem i wszystko można. Czy mogę coś tu jeszcze sprawdzić? Chyba nie. Okej. Okay. Czy mogę coś jeszcze? Możesz wyjść, ale masz przeczucie, że jest więcej do odkrycia? Okej. Okay. Nie. Leave it. Okej, okay. Serce. Czyli, okej, okay. Czyli niczego nie mogę użyć. To piwnica, nie? Piwnica, it is. Dzień dobry. Będzie jumpscare? Nie wyobrażam sobie jumpscare'a. O! O! Znalazłeś nas! Czy chciałbyś ją poznać? Właścicielkę? Nie, w sumie to ja bym chciał... I should use my gun. I use my gun. O, dobra, strzałkami ruszam. Bam! Jeszcze raz? Bam!
Na dwa strzały ją. Dobrze, łatwo z nią. Nie żyje. Dobrze. Chyba to była Helen. O, ja już zgliczowałem się, biedne dziecko. Okej. Okay. Ogień szaleje w gaping maw? Nie wiem, co znaczy maw. Co to jest? Co to do jasnej cholery jest? Wsadzić tam serce? Aha, mogę zekwipować serce. Może dam Helen serce? Nie. Dobra, czyli... Okej, okay, wrzucasz serce do ognia. Arr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 r
pora na mnie w takim razie. Chyba wszystko się pali. Rozumiem. Okej, chyba... A mogę iść na górę? Nie mogę. Nie mogę nic sprawdzić. Okej. Budynek staje w płomieniach. Okej, odjeżdżasz. Niepewny, czy zrobiłeś coś dobrego. Mówisz sobie, że ci ludzie byli i tak zagubieni. Zakończenie. Palenie. Spalenie. Czy była jakakolwiek opcja, żeby ocalić tych ludzi? Ending 2 na 3. Próbuję jeszcze raz. A jak coś się zmieni, to wmontuję. Chwilę, czyli oni już nie żyją? Przecież już nie żyje. Czyli po prostu nie palenie teraz? Dobra, wyjdźmy. Aha, czyli po prostu nie palenie budynku to był ending. No cóż, okej, dobra. Ode mnie to tyle, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak i chcecie więcej takich indyków, piszcie w komentarzu. Tak jak mówiłem, wiem, że nie każdemu się podobają takie zdupy indyki, ale wciąż to jest ciekawe przeżycie i mi się wydaje, że niektórym z wam może się spodobać. Tak jak mówię, robię daily i będzie się tego pojawiało więcej, żeby każdy miał coś dla siebie. Więc tak, ode mnie to tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do następnego razu. Mua. Pa, pa!